Jak wyczyścić gofrownicę w środku? Pokażę ci sposób bez szorowania. Oto ekspresowy trik na czyszczenie przypalonego tostera. Podczas częstego używania na jego powierzchni zbierają się przypalone resztki jedzenia i tłuszcz. Mechaniczne mycie za pomocą gąbki może uszkodzić jego powierzchnię. Zamiast szorować, wypróbuj ten sprytny trik. Do naczynia wsyp cztery łyżki mąki ziemniaczanej. Następnie dodaj łyżkę sody oczyszczonej. Soda jest ekologicznym zamiennikiem chemii do sprzątania. Ma właściwości usuwające plamy, brzydkie zapachy oraz dezynfekujące. Wlej do mieszanki 50 ml wody. Całość wymieszaj. Na rozgrzany opiekacz wlej mieszankę. Tak, żeby pokryła całą powierzchnię tostera. Następnie zamknij go i zostaw na kilka minut. Gdy mieszanka się podgrzeje, powstanie z niej białe ciasto. Zdejmij je za pomocą widelca. Cały brud, tłuszcz i resztki przyczepią się do niej. Niczym magnes wyciągnie z tostera cały syf. Wystarczy ją zwinąć i po ostygnięciu wyrzucić do śmieci. Toster będzie wyglądać jak nowy. Jego powierzchnia nie będzie miała rys. Ten przepis jest naturalny i bezpieczny dla zdrowia. Nie potrzebujemy chemicznych środków do czyszczenia spalenizny. Twoja patelnia będzie wyglądać jak nowa. Pokażę ci prosty i skuteczny sposób, który sprawi, że Twoja patelnia będzie lśnić. To koniec ze starymi sposobami. Zacznij od posypania patelni solą, która działa jak naturalny środek ścierny. Następnie polej patelnię płynem do mycia naczyń, aby usunąć tłuste zabrudzenia. W kolejnym kroku posyp patelnię sodą. Te produkty doskonale usuwają różne zabrudzenia i poradzą sobie z zaciekami i plamami na stalowych elementach. Teraz nałóż kilka listków papieru. Połóż je na patelni. Papier wchłonie nadmiar brudu i tłuszczu. Na koniec polej patelnię octem i zostaw na kilka minut. Ocet wzmocni efekt działania poprzednio użytych składników. Po kilku minutach wystarczy spłukać patelnię ciepłą wodą i osuszyć. Jak widzisz, cała przypalona warstwa zniknęła. Teraz Twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Dzięki tej metodzie nie musisz się już martwić o przypalenia. Spróbuj sam i przekonaj się, jak łatwo można wyczyścić przypaloną patelnię. Weź trzy widelce i połóż na patelni. Ten trik nauczył mnie znajomy kucharz. Zdecydowanie ułatwi to gotowanie. Wyjmij z szuflady trzy widelce. Koniecznie muszą być aż trzy. Ułóż je na patelni. Zrób to jak ja na filmiku. Widelce mają się krzyżować na środku patelni. Następnie połóż na nim talerzyk. Talerz nie może być większy od patelni. Ma się zmieścić na patelni tak, aby było jeszcze trochę wolnego miejsca wokół. Teraz na patelnię wlej trochę wody. Woda powinna zakrywać całe dno patelni. Na talerz, wyłóż danie, które chcesz ugotować. Włącz kuchenkę i przykryj patelnie pokrywką. Tym prostym sposobem szybko ugotujesz na parze rybę lub warzywa. Ten prosty trik sprawia, że jest to o wiele łatwiejsze i szybsze. Ryba będzie soczysta i gotowa w dosłownie parę minut. I to bez specjalnych naczyń czy garnków do gotowania na parze. Okazuje się, że wystarczą zwykłe widelce. I ugotujesz na parze wszystko, co tylko chcesz. Połóż mydło na patelni i zalej Coca-Colą. Będziesz zaskoczony efektem. To połączenie jest genialne. Uszykuj patelnię i następnie zetrzyj całą kostkę mydła na tarce. Chwilę to zajmie, ale efekty są tego warte. Dodaj 200 ml Coca-Coli. Powinna przykryć wiórki mydła. Dodaj również 100 ml wody. Podgrzewaj całość na średnim ogniu. Cały czas mieszając, aby mikstura się nie przypaliła. W międzyczasie w misce wymieszaj 100 ml wody z łyżką soli. Gdy wszystko na patelni się rozpuści, dodaj zawartość miski. Dokładnie wymieszaj. Przelej całość do pudełka i szczelnie zamknij. Schowaj go do lodówki i czekaj aż mydło zgęstnieje. Gdy będzie gotowe, zmieni kolor. Używaj go do mycia przypalonej patelni. Zobacz, jak łatwo możesz pozbyć się przypaleń dzięki temu domowemu trikowi. Wystarczy nabrać trochę mydła i umyć nim spaleniznę. Zajęło mi to chwilę, a patelnia wygląda jak nowa, bez szorowania i użycia druciaka. Ta mieszanka nie narusza teflonu i delikatnej powierzchni. Wsyp to na patelnię. Ten sposób sprawi, że twoja patelnia będzie jak nowa, dzięki niemu moje garnki są czyste i lśniące. Próbowałam już wielu metod, ale żadna nie działała tak skutecznie jak ta. Połóż przypaloną patelnię w okolicy zlewu, ułatwi nam to jej czyszczenie. Wsyp na nią jedną łyżkę brązowego cukru, rozprowadź go po całej powierzchni patelni, dodaj także łyżkę sody oczyszczonej i również rozprowadź ją. Zrób to tak, żeby połączyła się z brązowym cukrem. Kluczowym składnikiem jest tutaj mydło w kostce. Weź gąbkę, w którą wetrzyj mydło. Zrób to przy użyciu wody. Zwilżona gąbka lepiej wchłonie mydło. Teraz już możesz zacząć szorować patelnię, oczywiście przy pomocy przygotowanej gąbki z mydłem. Porządnie szoruj okrężnymi ruchami tak, żeby cukier z sodą nie spadły z powierzchni patelni. Spalony tłuszcz usuniesz bez większego problemu. Efekt zaskakuje. Patelnia lśni jak nowa. Przepyszny popcorn z patelni. Zrobisz go tylko w kilka minut w domu. Jestem pewna, że nigdy nie robiłeś popcornu w sreberku. Ten trik jest naprawdę genialny. Na samym początku rozłóż sreberko na patelni. Upewnij się, że folia jest odpowiednio duża, aby pomieścić wszystkie składniki. Następnie wysyp na nią szklankę ziaren popcornu. Dodaj do tego jedną trzecią szklanki cukru. Cukier sprawi, że popcorn będzie wyjątkowo słodki i karmelowy. Teraz wlej jedną trzecią szklanki oliwy, co pomoże ziarnom popcornu równomiernie się uprażyć. Dodaj jedną łyżkę stołową masła. Masło nada popcornowi wspaniałego, bogatego smaku. Przykryj całość drugim sreberkiem. Zwiń brzegi folii jak pieroga, aby utworzyć szczelne zamknięcie. Upewnij się, że nie ma żadnych otworów, przez które mogłyby wydostać się ziarna popkornu lub olej. Teraz ustaw patelnię na średnim ogniu. Czekaj, aż popcorn zacznie strzelać. Będzie to trwać kilka minut, więc bądź cierpliwy. Gdy strzelanie ustanie, ostrożnie zdejmij patelnię z ognia. Pozwól, aby paczka ze sreberkiem trochę ostygła, zanim ją otworzysz. Już tylko delikatnie rozwiń sreberko. Ciesz się gorącym, słodkim popcornem. Włożyłam patelnię do reklamówki, to niesamowite co się stało. Ten sposób sprawi, że twoja patelnia będzie jak nowa. Możesz polecić tę metodę znajomym i rodzinie. Okazuje się, że wystarczą cztery składniki i reklamówka. Sprytne wykorzystanie naturalnych związków chemicznych potrafi zdziałać cuda. Czyszczenie przypalonej patelni potrafi być upierdliwe. Tłuszcz i wysoka temperatura sprawia, że trudno jest szybko i łatwo wyczyścić kuchenny sprzęt. Ten trik to zmieni. Przygotuj szklankę coli i przelej ją do naczynia, w którym przygotujesz miksturę. Dodaj dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda doskonale usuwa tłuste plamy. Następnie wlej dwie łyżki płynu do mycia naczyń. Po czym dodaj jedną łyżkę soli. Do mikstury wlej jeszcze dwie łyżki nabłyszczacza do zmywarki, który sprawi, że naczynia błyszczą jak nowe. Wszystko razem wymieszaj. Te produkty doskonale usuwają różne zabrudzenia i poradzą sobie z zaciekami i plamami na stalowych elementach. Teraz przygotuj butelkę. Odkręć nakrętkę. Następnie rozgrzej ją palnikiem i zrób dziurę. Kiedy wlejesz płyn, zakręć ją. Tak zrobiona butelka ułatwi rozprowadzanie mikstury. Jeśli posiadasz butelkę po płynie do mycia naczyń lub taką z dzióbkiem, to możesz pominąć ten krok. Następnie weź reklamówkę i włóż brudną patelnię do środka wlej płyn na patelnię. Sprawdź dokładnie, czy cała brudna powierzchnia została pokryta. Zawiąż reklamówkę z patelnią w środku. Odstaw to na godzinę. Po godzinie wyciągnij patelnię z reklamówki, następnie druciakiem wyszoruj brudną powierzchnię i zmyj wodą. Patelnia lśni jak nowa. Zamiast stosować na nią ostrą chemię, można wyczyścić ją za pomocą tego triku. Dzięki nim utrzymuję wszystkie moje patelnie w czystości, są błyszczące jak nowe.